Witam Państwa na uczczeniu 100. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. O zabranie głosu poproszę pana wicestarostę, pana Jakuba Morysona. Jeśli chodzi o ziemię rawicką, jest oczywiście znanym faktem, że walki o Rawicz trwały w 1919 roku i ostatecznie tu Rawicza nie zdołano przyłączyć w toku walk. Dopiero obchodzimy 17 stycznia, zawsze tą rocznicę, kiedy oficjalnie nasze miasto zostało na nowo przyłączone. Całość. Baczność do hymnu Rzeczpospolitej Polskiej. Thank you.